Cześć, tu Mary i Błażej z Graj Kolektyw. W dzisiejszym odcinku Horror Merytorycznie zrecenzujemy Wam wspaniałą grę Dracula Zmartwychwstanie francuskiego studia Microids, wydaną w 2000 roku. Tak jest, tym razem coś nowszego. No dobra, nowszego, 20 lat, ale mimo wszystko w miarę nowocześniejszego. Tutaj piksele są już na tyle małe, że nie przeszkadzają nam w grze. Po wielu tygodniach walki z tym potworem, w końcu udało nam się zniszczyć Drakulę. Niestety za ogromną cenę. Quincy leży martwy u naszych stóp. Wszystko, co możemy teraz uczynić, to towarzyszyć mu podczas tej ostatniej wędrówki. Mina została uratowana, lecz na jak długo? W jej żyłach krąży krew wampirów. Ślady na jej szyi zniknęły, ale nie wiadomo, czy pewnego dnia znowu się nie pojawią. To prawda, że wszyscy widzieliśmy, jak Dracula zniknął. Nikt jednak nie może powiedzieć, czy rzeczywiście na dobre pokonaliśmy potwora. Dracula Zmartwychwstanie to klasyczny produkt, gdzie widzimy wszystko oczami bohatera. Klikamy, oglądamy, wyszukujemy magiczne miejsca, gdzie trzeba coś wydobyć, włożyć przedmiot, idź, weź, użyj. Klasyczna zasada trzech. Point and click. Tak jest, czyli point and click. No i w to się będziemy tutaj bawić. Gra, to, że jest francuska, myślę, że to jest warte uwagi, ponieważ gry francuskie to jest moim zdaniem miasto w mieście, jeżeli chodzi o świat gier komputerowych. Gry francuskie, może kiedyś zrobimy osobny odcinek poświęcony grom francuskim, to osobna jakby jakość w świecie gier wideo, zarówno jeżeli chodzi o przygodówki, zręcznościówki, jak i wszystkie inne gry. Ale do rzeczy, o czym jest Dracula Zmartwychwstanie? Muszę iść do zamku tak szybko, jak to tylko możliwe. Wcielamy się w Jonathana Harkera. Tak naprawdę warto jeszcze zacząć od tego, że twórcy zapewniali, tworząc tę grę, że jest to nieoficjalna kontynuacja dzieła słynnego Brama Stokera, który rozsławił postać Drakuli, wiadomo, wzorowanego na Vladzie Palowniku. Do zamku? Jest późno, a droga tam jest długa i niebezpieczna. Pan musi być bardzo zmęczony. Niech pan nie myśli dzisiaj o zamku. Muszę tam iść teraz. Naprawdę pan musi? Dzisiaj jest Wigilia Świętego Jerzego. Równo o północy całe zło tego świata zapanuje nad ziemią. Wracając do meritum, wcielamy się w Jonathana Harkera, który otrzymuje list od swojej ukochanej żony Miny, który mówi o tym, że tak naprawdę Dracula nigdy nie umarł. I chyba znowu powstał. Here we go again, cytując Grand Theft Auto. Główny zły wraca, główny bohater, też znany przecież zarówno z filmów, jak i z książki, powraca jego piękna ukochana i powraca stały motyw. Trzeba uratować księżniczkę. Ale no w tym wszystkim tak naprawdę nie mamy wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o jakikolwiek wybór. Również to, czym się posługujemy w tej grze, cały inwentarz przedmiotów, które zbieramy, które wykorzystujemy w różnych łamigłówkach, no musimy się bardzo dużo sami domyślać, co jest nużące, trudne, frustrujące i niekiedy odechciewa się samej gry, tak? I mimo, że klimat, lokacje i grafika jak na tamte czasy, która była naprawdę na wysokim poziomie, tak samo wprowadzające animacje, tutaj też jak na tamte czasy, nie można się dużo czepiać. No to mimo wszystko ten klimat siada, cała historia siada i fabuła, którą wszyscy dobrze znamy, tak naprawdę nie wprowadza nic. A voice-overy i interakcje z bohaterami drugoplanowymi do niczego nie prowadzą. Więc w zasadzie jesteśmy zdani na siebie, jeżeli potrafimy odróżnić jeden przedmiot w inwentarzu od drugiego, bo to wcale nie jest proste, nic nie jest podpisane. Gra ukazała się na PlayStation i ukazała się także później na pecety. Niby mieliśmy się nie czepiać, ale przecież dlaczego właściwie nie? Moim skromnym zdaniem Dracula Resurrection się nie udał. I to już na swoje czasy. Dlaczego? Jeżeli chodzi o samą jakość grafiki, okej, mamy tu takie komiksowe rendery, jest 3D, rzeczywiście wyciśnięte do maksimum ówczesne możliwości graficzne. Czy było to konieczne? Wydaje mi się, że aż za bardzo. Przerost formy nad treścią trochę. Trochę tak, dlatego postaci są przez to śmieszne, groteskowe, nie są do końca straszne, są zbyt karykaturalne. Okej, ja nie mam nic przeciwko karykaturom, wspominaliśmy o francuskich grach, oni są w tym naprawdę dobrzy, firma Cryo, gry pokroju KGB, gry pokroju Dune, część pierwsza.
jasne, tu wszystko to działa, ale jeżeli chodzi o Drakulę, po prostu coś nie pykło. Nie pykło to, że postaci są albo zbyt komicznie karykaturalne w stylu baba z brodą, albo są zbyt piękne jak główny bohater. A, jeszcze jedno. Gra, mam wrażenie, że była robiona przez bardzo samotnych mężczyzn, ponieważ jesteśmy cały czas bombardowani tak ogromną ilością biustów półnagich, ja, żeby nie było, ja naprawdę nie mam nic przeciwko i jestem amatorem, ale tutaj jednak chodziło nam o zakup produktu, który jest horrorem i skupia się na horrorze. Natomiast wszędzie, gdzie pojawia się ratowana przez nas mina, gdzie pojawiają się też słynne, narzeczone Drakuli, które oczywiście... Demonice. Tak, demonice. Carmilla. Tak, które oczywiście muszą być nagie. Wiadomo, że Drakula jest zapięty pod szyję, a demonice oczywiście są nagie, mają idealne figury. Ta mina przypomina Angelinę Jolie, która odżywia się botoksem, przegryzając go oponami Dunlopa. Zresztą fizyka piersi to jest temat na osobną pracę z fizyki tutaj, ale zostawmy już te cycki. Okej, okay, spoko. Ale to nie wpływa na rozgrywkę i w żaden sposób nie wynika z fabuły. W żaden sposób się z nią nie łączy. To jest przejście przez taki salon strachu, z dodatkowymi kilkoma zagadkami, opartymi na bardzo trudnych przedmiotach, na trudnych lokacjach, na domyślaniu się, gdzie co włożyć, gdzie co umieścić. No i wierzcie mi, naprawdę nie jest to intuicyjne. Nie jest łatwo je znaleźć, ale na obronę dodam, że łamigłówki, które serwuje nam Drakula, w przeciwieństwie do Seventh Guest chociażby, są związane z fabułą. O, i to ważne. Sprzedają rzeczywiście lore i nawet zahaczają o fajne smaczki i fakty historyczne, co naprawdę doceniam. Jak sobie zagramy i przejdziemy parę tych łamigłówek, to może naprawdę zrekompensować niektóre błędy techniczne bądź po prostu pomyłki twórców z lenistwa, czy nie tylko. Okej, czyli co możemy wyciągnąć z tej gry? Przede wszystkim właśnie mechanikę łamigłówek. Jak pytać graczy o rzeczy, gdzie mogą i jak używać przedmiotów, czyli te mechaniczne klimaty warto, można tutaj z tego wyciągnąć. Zresztą gra też ma taką plastykę, tereny są ładne, lokacje są ok. Ja właściwie przeglądałem tutaj trochę to jak widokówkę, jak się nie pojawiały postaci, to te planery całkiem sympatyczne. Można wykorzystać na bazie ich, zbudować, prawda, swój własny mroczny świat. Pałac Drakuli, zamek Drakuli jest kopalnią inspiracji i przyznam szczerze, że 15 lat temu jak grałam w tę grę, to lochy naprawdę sprawiały, że gdzieniegdzie tam zachwiałam się na tym krześle, tak? Zwłaszcza jeszcze postać Dorko, która, taka wiedźma, która uwięziona była w tych lochach, ona oczywiście później okazuje się, że wcale nie jest taka dobra, jaka się wydaje, ale faktycznie wtedy miało to swój klimat i ten cały zamek, te lochy, korytarze, tunele, piękne wnętrza, kandelabry, schody, czerwone dywany, to naprawdę graficznie fajnie wygląda i jeżeli byście chcieli to przenieść na swoją sesję, no to opisy macie gotowe w zasadzie. Wystarczy parę screenów, odpalić na komputerze czy laptopie i możemy opisywać i jechać z koksem bez żadnego pardonu, bo to wszystko jest gotowe. Trzeba tylko umieć z tego skorzystać. Twórcy chyba nie umieli. Więc nawet jeżeli jest to produkt nieudany, można z niego wyciągnąć parę rzeczy. Uważne oko sobie z tym rzeczywiście poradzi. Jeżeli chcecie dosłodzić sobie tą gorzką pigułkę, to gorąco polecam na YouTubie obejrzeć sobie polską wersję językową. Stuart, przyjacielu, spełniły się moje najgorsze obawy. Dziś rano mina pod wpływem ataku szaleństwa wybrała się sama do Transylwanii. Podobno Drakula wrócił. Czy mógłbyś zacząć badać tę sprawę w Londynie i sprawdzić, czy istnieje realne zagrożenie? Jeśli tak, trzeba będzie zwerbować nowych sojuszników i znów wszcząć walkę. Bądź czujny i ostrożny. Piszę szybko, żeby zdążyć złapać minę. Szczęśliwie ma nade mną tylko kilkugodzinną przewagę. Mam nadzieję dogonić ją, nim będzie za późno. Jonathan. Biorę cienie na światło! Podejdź bliżej. Tak długo czekałam na ten moment i teraz w obliczu śmierci żałuję, że nie ma więcej czasu. Drakula musi zostać unicestwiony. Jeśli miałbyś jakiś dowód, inaczej byśmy rozmawiali. Więc to była prawda. Mój umysł się oczyszcza i teraz pamiętam.
Ale nie możesz zniszczyć naszej miłości, ponieważ jest silniejsza nawet od śmierci. Dość! Nie będę dłużej tego znosił. Polski dubbing do tej gry jest tak straszliwie karygodny. Mniej więcej brzmi, jakbyście jechali cyrklem po tablicy albo tarli dwoma kawałami styropianu o siebie. Skutecznie zniechęci was do demonic. Już wcale nie będą takie atrakcyjne. Prawda, myślę, że zniechęcą was do wszystkiego. Jest to po prostu straszne, ale z drugiej strony, jeżeli lubicie te ciarki wstydu przechodzące po plecach przy oglądaniu czegoś beznadziejnego, no to to jest idealne. Idealne, żeby się rozkoszować beznadzieją. Potencjał RPGowy, chyba nie musimy się nad tym rozwodzić. Dracula jaki jest, każdy widzi i chyba lepiej przeczytać Brama Stokera. Ale z lokacji warto korzystać. Znowu na obronę powiem, że rok później, w 2001 roku, została wydana kontynuacja Dracula 2, ostatnie sanktuarium, które znowu nie zachwyca ani scenariuszem, ani fabułą, ale jest fajny londyński klimat z początków XX wieku, bo gra przenosi nas w czasy 1904 roku. Mina. No i tam znowu oczywiście ten Dracula przyjeżdża, żeby tego swojego odwiecznego wroga Harkera pokonać. Znowu mamy Minę, która jest piękna, znowu mamy Harkera, który jest piękny i znowu mamy resztę bohaterów, którzy nie są wcale tacy piękni. Zwiedzamy posiadłość Carfax, zwiedzamy przełęcz Borgo, jest szpital psychiatryczny i pojawia się nawet dr Stewart. Szpital jest fajny i znowu 15 lat temu, grając w to, też miałam momenty, gdzie było straszno i rzeczywiście gdzieś tam to serce zadrżało. No ale dzisiaj jak sobie obejrzymy to na gameplayu na YouTubie, to już wcale to takie nie będzie straszne, tylko bardziej śmieszne. Niemniej mamy gotowe lokacje, bo graficznie to wygląda całkiem porządnie. Zdecydowanie tak, więc korzystajcie z tego jako takiego teatru, którego scenę sami zapełnicie. Lepszymi bohaterami, lepszą historią, lepszymi zagadkami, ale teatr jest fajny, ciekawy. Skorzystajcie z niego. Ja od siebie dodam, że części tej gry wyszło 5. Z tego, co piszą recenzenci, bo ja już nie byłem na tyle wytrzymały, żeby ze wszystkimi się zapoznać, ale z tego, co piszą recenzenci, wygląda na to, że Dracula przede wszystkich 5 częściach zsie, dosłownie i w przenośni, więc to już zostawiam waszej wytrzymałości. Tak jak ja należę do miłośników kiepskich filmów, jestem przekonany, że są miłośnicy beznadziejnych gier, więc oglądajcie. A jeżeli na nią traficie i wam się spodobała, to napiszcie do nas, że nie mieliśmy racji. My się z wami dzielimy naszymi przemyśleniami, ponieważ chcemy was zarazić swoją pasją do tego, co kochamy. Ale to nie oznacza, że jesteśmy jedyni i słuszni, więc jeżeli graliście w gry o Drakuli i uważacie, że Dracula nie zsie i że my się mylimy, ekstra, napiszcie nam o tym na Facebooku Grajków, napiszcie nam o tym w komentarzach, zajrzyjcie na YouTube'a, dajcie łapkę do góry, chętnie z wami pogadamy, posłuchamy waszego głosu, podyskutujemy, a może znajdziecie tam coś, czego my nie znaleźliśmy, ekstra, jesteśmy na to otwarci, jesteśmy do tego chętni. Drakuli jest 5, z pewnością w każdym znajdziecie coś, co da się wyciągnąć, tak jak Marysia wspomniała. Czy będą to dobrze napisane zagadki, czy będą to ciekawi bohaterowie, czy będzie to fajne teatru. Ostatnie sanktuarium, jeszcze dodam pokrótce, można bardzo fajnie przerzucić na setting Wiktoriany, czy ze Cthulhu Gaslight, mimo że to już może nie jest XIX wiek per se, to ten początek lat 20 bardzo się nie różni, w związku z tym jakbyśmy przenieśli taką naszą przygodę właśnie do Londynu tamtych czasów, to mamy gotowy setting i mamy też fajną zagadkę ciekawą, na przykład właśnie odkupienie posiadłości Carfax od Drakuli, albo zaszycie się w posiadłości Carfax przed Drakulą i teraz brońmy się. No właśnie, i to tak tyle ode mnie, znowu potencjał RPGowy, możemy przeczytać więcej u Brama Stokera. Potencjał RPGowy jest, jak najbardziej. Tak naprawdę zależy od was, od tego jak bardzo jesteście głodni, czy chcecie dostawać gotowe rzeczy do przeklejenia do własnych sesji, czy chcecie dostawać tak zwane półprodukty, żeby upichcić sobie własną zupę. Tutaj dostaniecie półprodukty. Same w sobie może są dosyć gorzkie i nie dają sobie rady, ale jeżeli podgotujecie ten makaron, dorzucicie trochę soli i pieprzu, z innej gry wrzucicie trochę sosu, to wierzcie mi, dobre horrorowe spaghetti będzie tu zdecydowanie. Jeżeli podobał wam się odcinek, łapki w górę, subskrybujcie kanał, śledźcie nas na Facebooku, dzielcie się komentarzami i zapraszamy do wspólnej dyskusji i zobaczymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.